Branża pszczelarska i miodowa przeżywa ostatnio swego rodzaju kryzys. Pomimo wysokiej inflacji w ostatnich latach ceny miodu stoją w miejscu, choć w niektórych przypadkach nawet spadają. Na cenę miodu w Polsce wpływ ma łatwa dostępność miodów importowanych, ale nie tylko. Wykrywanie oszustów, którzy sprzedają miód mieszany z syropami, inwertami, na bazie kukurydzy, pszenicy czy ryżu, uniemożliwia rozporządzenie z 2003 roku, które nie obejmuje nowoczesnych metod badań, więc weryfikacja krajowych, jak i importowanych miodów pod względem zafałszowań jest praktycznie niemożliwa. Wiedzą o tym fałszerze, instytuty, jak i organizacje pszczelarskie związane z branżą miodu i pszczelarstwem. Prace nad poprawą sytuacji utknęły w miejscu, jednak pozostał nam wąski zakres weryfikacji tego, co producenci i pszczelarze oferują konsumentom. Kontrola wiodących producentów polskich miodów pszczelich w dystrybucji zorganizowanej pod kątem poprawności deklaracji w kierunku pochodzenia oraz odmiany. Ekspertyza powstała przy współpracy Stowarzyszenia Pszczelnictwa Rzeczypospolitej z Akademią Śląską, a koordynowana jest przez profesora doktora habilitowanego inżyniera Ewarysta Tkacza. A ja jestem tu tylko nośnikiem informacji oraz komentatorem zaistniałej sytuacji. Jak informuje nas ogólnopolski panel badawczy Ariadna oraz SW Research, ponad 70% konsumentów sugeruje się krajem pochodzenia. 90% z tej grupy wybiera wyłącznie polski miód, a 14% kupuje tylko wtedy, gdy jest cenowo konkurencyjny do miodów importowanych. Konsumenci zwracają uwagę na kraj pochodzenia, jak i na odmianę miodu. Akacjowy, gryczany, lipowy czy spadziowy powodują nie tylko zaspokojenie podniebienia konsumenta, ukierunkowują wsparcie organizmu w określonym obszarze zdrowotności, ale ekonomicznie sprawiają też osiągnięcie wyższej ceny sprzedaży przez dystrybutora lub pszczelarza. Zmiana kraju pochodzenia lub błędne wskazanie gatunku miodu jest oszustwem i nie ma możliwości tłumaczenia się pomyłką. Oszust osiąga korzyść materialną kosztem konsumenta, ale również kosztem innych producentów bądź pszczelarzy. Osiąga wyższy zysk przy finalnie niższej cenie sprzedaży i niższym nakładzie pracy. Więc przejdźmy do wyników i podsumowania kontroli 27 próbek zakupionych u 9 największych polskich dystrybutorów bądź producentów. CDSA, Sądecki Bartnik, Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń, Huzar, Mazurskie Miody, Pasieka Kujawska, Pszczelarz Kozacki, Roztoczański Związek Pszczelarzy, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie. Nieprawidłowości i oszustwo wykryto u 4 firm. Pod względem odmianowości miodu Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie polski miód akacjowy okazał się tańszym miodem wielokwiatowym. Polski miód gryczany okazał się tańszym miodem wielokwiatowym. Pasieka Kujawska Joanna Pawłowska-Tyszko. Miody polskie faceliowy okazał się tańszym miodem wielokwiatowym. Miody polskie gryczany okazał się tańszym miodem wielokwiatowym. Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń. Polski miód akacjowy okazał się tańszym miodem wielokwiatowym. Polski miód gryczany okazał się tańszym miodem wielokwiatowym. Teraz drugi rodzaj oszustwa ze względu na kraj pochodzenia miodu. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie. Polski miód akacjowy okazał się tańszym miodem z Chin. Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń. Polski miód spadziowy okazał się tańszym miodem z basenu Morza Śródziemnego z domieszką miodów z Ameryki Południowej. Oraz kolejna próba, polski miód spadziowy okazał się tańszym miodem z Hiszpanii z możliwą domieszką miodów z Ameryki Południowej i Środkowej. Dodatkowo u jednego producenta firmy Mazurskie Miody stwierdzono wątpliwy opis produktu, polski miód wielokwiatowy z nektarem faceli i polski miód wielokwiatowy z nektarem robinii akacjowej. I pomimo kreatywności producenta, taka forma oznaczeń jest zakazana. Miód po analizie pyłkowej został zakwalifikowany jako miód wielokwiatowy. Poznaliście wyniki miodu, więc pozwólcie teraz na komentarz do całej zaistniałej sytuacji.
Jak wygląda dzisiaj panorama rynku miodu w Polsce? Jakiej on jest jakości? Skąd do nas napływa? Jak to w tej chwili wygląda? Ja myślę tak, no, jeżeli chodzi o kwestię fundamentu tak naprawdę tych zmian, to jakby on jest skupiony na tym, aby konsument mógł świadomie decydować, czytając etykietę, co jest bardzo ważne, czyli tak naprawdę, żeby wiedział, skąd ten miód pochodzi, jak to wygląda, czy jest z jednego kraju, czy jest mieszaniną miodów różnych państw, żeby one były właśnie w jasny i klarowny sposób oznaczone. To są słowa pana Tomka Łysonia, ale niestety żadne zmiany przepisów nie wyeliminują oszustw, nawet tak prostych do zweryfikowania jak tym razem. Nie bagatelizuje oszustw związanych z gatunkiem bądź odmianą miodów, którego dopuściła się firma Pasieka Kujawska, która swoją drogą jest powiązana przez małżeństwo właścicieli z fundacją i konkursem Pszczelarz Roku. Nie bagatelizuje błędnego opisu miodów z firmy Mazurskie Miody, która jest członkiem Stowarzyszenia Polska Izba Miodu. To uderza w konsumenta, to również uderza w pszczelarza. Jednak sprzedaż importowanego miodu jako polski przez swego czasu dwie niemal najważniejsze osoby w pszczelarstwie w Polsce, tak, najważniejsze, ponieważ prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie jest pan Tadeusz Dylon, a w okresie, kiedy chiński miód pojawił się w sprzedaży w sklepach w związku, był równocześnie prezydentem Polskiego Związku Pszczelarzy oraz prezesa największego konsorcjum pszczelarskiego, producenta sprzętu, właściciela wydawnictwa pszczelarskiego, dystrybutora kosmetyków i produktów pszczelich firmy Łysoń, gdzie polski miód spadziowy okazał się tanim importem z zagranicy. To nokautujący cios w konsumenta, w pszczelarza i chyba w całą branżę. Link do pobrania całego raportu jest dostępny w opisie filmu. A teraz odpowiem na zarzuty, które są kierowane do mnie o stronniczość i działanie na szkodę polskiego pszczelarstwa. Nie mam wpływu na to, kto i kogo badania przedstawia. Jeżeli stanę się posiadaczem podobnego raportu wykonaną przez inną jednostkę badawczą, również z chęcią ją omówię i opublikuję. I powiem wam tak, że w tym momencie wstrzymuję się z analizą raportu Instytutu Ogrodnictwa INHORT na temat importowanego miodu ukraińskiego, bo jeśli przyjrzymy się stopniowi nieprawidłowości na poziomie 1 na 20 próbek, czyli około 5%, w której wykazano drożdże osmolimfatyczne, czyli początkowy proces fermentacji, no i w tej samej próbce wykazano zanieczyszczenia mechaniczne w ilości 0,1%, a zarzutem w tym raporcie jest średnia diastaza na poziomie 17,6 w skali Szade, gdzie norma dopuszcza 8, to mam obawę, że byłaby to laurka dla produktu ukraińskiego, tym bardziej, że nieprawidłowości w omówionym dzisiaj raporcie polskich dystrybutorów sięgają 37% w 27 próbkach. No tak bywa. Ale jeżeli chcecie, to możemy ten raport rozbić na części setne w jednym z kolejnych filmików. Odnośnie aktualnego raportu, umieszczone w raporcie wyniki badań są zrobione przez jedno z najlepszych laboratoriów w Europie i raczej są nie do podważenia. Jednak pojawiają się osoby, które chcą podważyć moje kompetencje co do publikowania i omawiania takich raportów jak ten, czy taki jak Węza, przykładowo pan Krakus, jedna z osób w komentarzach pod moimi filmikami, gdzie bardzo mocno udzielał się w filmiku o Węzie. Krakus? A może pan Bogusław? Nie powiem dalej. Właściciel firmy konsultingowej wspierającej firmę Łysoń. Każdy ma prawo do podważania, do komentowania i ja nie usuwam żadnych komentarzy pod moimi filmikami, no chyba, że to są jakieś linki gdzieś nie wiadomo do jakich stron, bądź wulgarne komentarze, no wtedy jak najbardziej to usuwam. I mam też prawo do nieodpisywania panu Krakusowi, bądź panu Bogusławowi pod filmikami, bo widzę, że jest to dosyć prowokacyjne. Mam też uwagę do pani redaktor z wydawnictwa Pasieka, która zarzuca mi publikację wyników Węzy tylko jednej firmy. Nie interesowała się pani 2 czy 3 miesiące temu publikacją tylko i wyłącznie wyników miodu z WZP Rzeszów, gdzie wspominałem o tym, że
chiński miód jest sprzedawany jako polski, ale doczekała się Pani szerszej publikacji dzisiaj. Wyniki badań 9 różnych firm. Więc badanie węzy firmy Łysoń też jest częścią większego projektu i finalizacja w postaci raportu z większą liczbą przebadanych firm nastąpi pewnie za kilka bądź kilkanaście miesięcy. Kolejny zarzut wobec mnie to współpraca z Polską Izbą Miodu. Już nie będę wspominał, ile ja filmików na ten temat zrobiłem w przeciągu ostatniego półtora roku, ale w skrócie powiem tak. Wszelkie informacje pozyskuję od związków pszczelarskich, od pszczelarzy, od firm, które są w Polskiej Izbie Miodu, od pracowników tych firm, od pracowników firmy Łysoń, od stowarzyszeń, wykładowców, profesorów i wszelkich organizacji pszczelarskich. Taki mam charakter kanału, że rozmawiam z każdym i o wszystkim. Również wpłaty na Patronite, bo też znowu ostatnio mi ktoś tam coś zarzucił. Wspominałem chyba dwa filmy temu, jak to wygląda. Wpłat może dokonać w tym momencie każdy, jeżeli ma ochotę, jeżeli docenia moją pracę. A teraz jeszcze wróćmy do tego raportu na temat miodu. Raport ten trafił do wielu instytucji i największych sieci sprzedaży, co jednak niestety nie spowoduje, że takie oszukańcze praktyki znikną. Jednak należałoby badać i jak najdotkliwiej karać ukrywających i stosujących taki proceder. Z informacji, które posiadam, w bardzo łatwy sposób można zweryfikować kanał dostaw oszukanego miodu. Dystrybutor może wykazać, czy oszukał go pośrednik, czy świadomie został zakupiony miód, który w cudowny sposób zmienił kraj pochodzenia, bądź nagle stał się miodem odmianowym. I w sumie na spotkanie w sprawie węzy 15 lipca w Krakowie doszedł Państwu całkiem spory, ciekawy temat do dyskusji. Moja rada to zacznijcie pracować nad ochroną pszczół, konsumenta, pszczelarza, a przede wszystkim może lokalnego produktu. A może z działaniami idźmy w stronę przepisów francuskich i tutaj trzeba ustawodawcy wyrzucić jakąś prośbę bądź pomysł. Bo jak wiecie, pojawiły się zarzuty i dochodzenie odnośnie węzy, ale też mam przykład taki ciekawy odnośnie sprzedaży importowanego miodu jako krajowego. 5 lipca 2023 roku spółka Mieldur Silon i jej menadżer zostali skazani na karę grzywny 50 tysięcy euro i wyroku pół roku w zawieszeniu, a instytucja pozywająca dostała dodatkowo 4 tysiące euro. Ten wyrok dotyczył właśnie sprzedaży miodów importowanych jako lokalnych, jako francuskich. No cóż, może subik, łapka, komentarz. No i pozdrawiam wszystkich. Cześć.